siłą polskich wolontariuszy jest ich duchowość. Co podkreślają tamtejsi ludzie, że Polacy są religijni, tak jak oni są religijni. Natomiast z innych krajów różnie to bywa. Nazywam się Piotr Wojnarowski, jestem salezjaninem od 90 roku, to już prawie 19 lat. 5 lat pracowałem w Polsce, w Świętochowicach, 4 lata, rok w Lublinie, w parafii. No i od 6 lat jestem na misjach w Ganie. Pracując w Świętochowicach byłem odpowiedzialny za grupę misyjną. Mieliśmy projekt 2001, projekt budowy przedszkola w Afienia. I pojechałem z 7 osobami ze szkoły, ze Świętochowic, na miesiąc do Gany. I potem tak się młodzież zapaliła, zresztą ja też, że przez 2 lata zbieraliśmy fundusze. No i po 2 latach zrealizowaliśmy kolejny projekt, 2003, to było w Sereso, takiej wiosce, budowaliśmy szkołę. No i tak złapałem bakcyl misyjny, że postanowiłem napisać podanie i od listopada 2003 jestem w Ganie. No Syjanie to jest to dosyć złożona wspólnota, dlatego że mamy 3 różne dzieła, które są trochę odległe od siebie. Pierwszym dziełem jest to szkoła zawodowo-techniczna, w której się kształci obecnie 360 uczniów z internatem dla chłopaków, dla dziewczyn. Drugie dzieło jest to parafia z oratorium, z centrum młodzieżowym teraz i również do parafii należy 9 wiosek. No i trzecie dzieło jest to dom dla dzieci ulicy, jest to dom dla chłopców w potrzebie. Jest tam i też mają różne programy, 26 chyba chłopaków jest obecnie na stałe tam. Poza tym są tak zwani ci external, to są ci, którzy są opłacani, powiedzmy sobie, czy są pomagają się w nauczaniu, natomiast mieszkają z rodzinami. No jest też powstało oratorium od 2 lat, gdzie w sobotę, w niedzielę można spotkać 200-300 osób grających, bawiących się dzieci. Nie ma struktur od strony państwa, które umożliwia tę edukację. Każda edukacja jest płatna, nasza szkoła jest prywatna, państwo nam nic nie pomaga, więc sporo energii, sporo czasu musimy właśnie poświęcać na szukanie sponsorów, szukanie różnych projektów, przeprowadzanie tych projektów, pisanie raportów z tych projektów. No i po pewnym czasie, powiedzmy sobie, to kapłaństwo gdzieś tam idzie w bok, bo trzeba stać się nagle menadżerem. Trzeba to umiejętnie pogodzić, żeby to kapłaństwo znaleźć w tym menadżerstwie. Natomiast, no mówię, nie jest to łatwe i takie widzę na przykład czas na modlitwę, czasem, gdy się zaplanuje, akurat coś innego trzeba zrobić, albo jakiś telefon, albo jakiegoś maila napisać, albo znowu jakieś sprawozdanie. Także jest to dosyć trudne, no i mówię, no trzeba to umiejętnie pogodzić. Myślę, że taką jedną osobą, która wpłynęła na moje kapłaństwo, znaczy w ogóle na moją salezjańskość, nie? Na to, że jestem, to jest ksiądz Jan Cienkosz, jest proboszczem w Rzeszowie. No, to jest taka jedna z pierwszych osób, którą poznałem, na którą jeździłem, to takie tak zwane powołaniówki, no i która też pomogła mi uformować moją salezjańskość. A po drodze spotkałem wielu naprawdę bardzo fajnych księży, bardzo fajnych kapłanów. Zenek Latawiec, Gabriel Stawowy, Adam Parszewka, Andrzej Policht. To są właśnie Andrzej Policht, który też wprowadził mnie w wolontariat misyjny, dlatego że on bardzo nam dużo pomagał przy pierwszym projekcie. Także to są te osoby, które na dzisiaj pamiętam, które rzeczywiście no, pomogły mi ukształtować moją salezjańskość, moją kapłańskość i ten duch misyjny. Muszę się dużo modlić za tych, którzy są teraz w Sunianie, dlatego że mamy bardzo dużą ilość różnych grup. Ponad 20 osób przyjeżdża na 3 różne projekty. No jest pierwsza grupa jest z Wrocławia, polsko-niemiecka, która przyjeżdża już za tydzień, przylatuje do Gany. Druga grupa jest ze Świętochowic, która przyjeżdża do domu dla dzieci ulicy. No i trzecia grupa jest z Włoch, którzy też przyjeżdżają, będą razem pracować z Polakami w domu dla dzieci ulicy i w parafii. Także jest tam Włoch Paulo, który jest odpowiedzialny. No i powiedziałem, jak wyjeżdżałem, że będę się za niego dużo modlił, żeby miał dużo siły, żeby te wszystkie grupy obsłużyć i rzeczywiście pomóc i zrealizować te projekty wakacyjne, które mamy. Bardzo często mamy właśnie kontakty też z innymi krajami. Teraz Włosi do nas przyjadą, byli Grecy. Mamy Austriaków też. Wiadomo, jeżdżą na msze, natomiast no, Polacy są jacyś
ponad innymi, jeżeli chodzi o duchowość. No, co podkreślają tamtejsi ludzie, że Polacy są religijni, tak jak oni są religijni. Natomiast z innych krajów różnie to bywa. Seksualność nie może być odłączona od psychiki, od intelektu, od duchowości. Nie może być odłączona, nie? Jeżeli staje się odłączona, staje się niebezpiecznym narzędziem. Ogólna idea pro-life zrodziła się z sytuacji, że dziewczyna w naszej szkole, bardzo młoda dziewczyna, zaszła w ciążę. Okazało się, że kilka osób doradzały, żeby tę ciążę usunąć poprzez lokalne metody, to jest, powiedzmy sobie, zażywanie jakichś tam tabletek, czy jakichś nawet liści. Mają tam specjalne właśnie takie środki, którymi dokonują naturalnie aborcji. No i to mnie jakoś tak ruszyło do tego, żeby zrobić taką ankietę w szkole między dziewczynami. I właśnie jeżeli chodzi o sprawę aborcji, okazało się, że 1/3 dziewczyn miało co najmniej jedną aborcję w szkole. Oni sami wyszli z pomysłem, fader, z tym trzeba coś zrobić. No i tak to się zaczęło, no i akurat okazało się, że część osób była z trzeciej klas, kończyła, więc wyszedł pomysł, no może byśmy coś zrobili na większą skalę. No i tak trzy osoby się zgłosiły chętne, że może one, ponieważ kończą szkołę, nie mają jeszcze żadnej pracy, to może one by się poświęciły na jakiś czas, żeby coś takiego właśnie zrobić i szczególnie promować tą ideę wśród młodzieży, no, mówić o życiu, wartości życia wśród młodzieży, gdzie rzeczywiście jest to dużym problemem. Ktoś tam znalazł miejsce w Sunianie za drobną kwotę, więc wynajęliśmy taki kiosk, no i to było nasze, zaczęliśmy z naszym biurem, zaczęliśmy szukać sponsorów, ktoś tam na pieniądze na komputer. No i tak pracowali przez półtora roku, można powiedzieć, za darmo. Za jakieś tam tylko drobne datki na jedzenie i na transport. No, od zeszłego roku, od tego roku, od stycznia, ponieważ dwie osoby bardzo dobrze się sprawdziły, James i Christian. James zresztą był w Polsce w zeszłym roku na tym projekcie europejskim. Bardzo dobrze się sprawdzili. Jedna rodzina z Polski postanowiła, że pokryje ich koszty zatrudnienia przez rok czasu. Także mogliśmy im zatrudnić, płacąc im ubezpieczenie i podatki. No i teraz przez ten rok właśnie pracują i napisaliśmy plan działania. W tym czasie odwiedziliśmy razem, można powiedzieć, 25 różnych parafii, szkół, ośrodków, kościołów, wspólnot, spotykając ponad 5 tysięcy ludzi. Jak można by pomóc? To myślę, że są trzy rzeczy, które można by... Na pewno funduszami. Mamy te dwie osoby zatrudnione, natomiast trzeba nam troszeczkę więcej funduszy na powiedzmy sobie, drukowanie jakichś środków, filmów, plakatów, broszur i tak dalej, żeby informować młodzież o tym. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zrobiliśmy taką ankietę wśród młodzieży, takie w ogóle przeprowadziliśmy badania na nas w terenie Suniani, no i okazało się, że osoby, które nie mogą uczęszczać do szkoły, znajdują się na ulicy i tych osób jest dosyć sporo. I między tymi, które znajdują się na ulicy dlatego, że nie mogą uczęszczać do szkoły, a nie mogą uczęszczać do szkoły ze względu na to, że nie mają pieniędzy na opłacenie szkoły i to jest chyba 56%, o ile pamiętam, z powodu głodu jest chyba coś 40 kilka procent, znajdują się na ulicy, 30% z tych dziewczyn zachodzi w ciążę. Więc prewencyjnym działaniem byłoby zapewnienie im szkoły, tego, żeby oni się mogli znaleźć w szkole. Mamy tak zwany fundusz dla dziewczyn, dla chłopaków i właśnie z tego funduszu opłacamy szkoły. Czyli jest to pewne działanie prewencyjne, nie tylko dlatego, że znaleźli się na ulicy i są już, powiedzmy sobie, dziewczyna już jest w ciąży, 16-letnia i nie wie, co z tym zrobić, rodzice jej nie akceptują. Więc jedynym rozwiązaniem jest aborcja. To mówi zapewnienie edukacji takiej dziewczynie, na pewno ten problem by rozwiązało. A z drugiej strony mamy też kontakt z siostrami miłosierdzia od matki Teresy z Kalkuty i one mówią, że mają dużo rodzin ganińskich, bardzo dobrych rodzin do adopcji, więc w razie gdyby ktoś nie chciał, to nie ma problemu. Zawsze takim dzieckiem się zajmą i mówi, że od ręki to dziecko dają do dobrej rodziny do adopcji. Więc to są takie, powiedzmy sobie, dwa działania, ale tutaj prewencyjne działanie jest na pewno, czyli duża informacja, wychowanie seksualne, mówienie o seksualności, co jest też takim troszeczkę tematem tabu w dobry sposób. Teraz wiem, że w Polsce też się zaczyna mówić o seksualności, ale wiadomo, że można mówić pod różnymi kątami, nie? Pod różnymi kątami. Także rzeczywiście dobra informacja o seksualności to jest pierwsza sprawa,
A druga sprawa, no to jest zapewnienie nauki. Zapewnienie nauki, jakiejś edukacji, co na pewno by zmniejszyło liczbę tego, że młode dziewczyny zachodzą w ciążę i potem dokonują aborcji.